Rozmawialiśmy już o pakowaniu bagażu do długiej podróży, to teraz porozmawiamy o czymś, co dotknie każdego w długiej podróży, niezależnie czy podróżuje klasą biznes, pierwszą czy ekonomiczną. Bo tutaj pytanie jest nie dokąd podróżuje, tylko do kiedy. Czyli mówimy o jetlagu. Chodzi o to, że kiedy przeskakujemy strefę czasową, przynajmniej o 2 godziny w jedną lub drugą stronę, organizm nie jest w stanie się przystosować w krótkim czasie i zaczynamy odczuwać z tego powodu dolegliwości takie jak senność w dziwnych porach dnia, rozdrażnienie, ból głowy, problemy trawienne, napady głodu w nietypowych porach, czyli no wtedy, kiedy się nie je śniadania w innej części świata, kiedy je się u nas, wiadomo o co chodzi. Tutaj dla przykładu teraz z Brazylii wracamy do Warszawy i mamy różnicę czasu. Tutaj mamy godzinę 18 niecałą i prawie 23 w domu, więc jest 5 godzin różnicy czasu. Więc w jaki sposób można chociaż troszeczkę złagodzić ten cały nieszczęsny jetlag, który na pewno dosięgnie każdego, o którym każdy słyszał i którego nikt nie chce. Pierwsza rzecz, którą znajdziemy w internecie, kiedy wpiszemy sobie, jak zminimalizować skutki jetlagu, to jest przystosować się do zmiany czasu w miejscu docelowym. To jest oczywiście bez sensu, kiedy podróżujemy na przykład do Nowej Zelandii, bo żeby się dostosować do zmiany czasu, musimy przestawiać nasz zegar o 1 godzinę w ciągu 2 dni. Więc jeśli mamy 12 godzin zmiany czasu, łatwo to sobie policzyć. I jest oczywiście totalnie bez sensu, ale metoda skuteczna. Metodą inną, która jest też skuteczna, chociaż bardziej bolesna, to jest tak, nastawiamy sobie zegar na miejsce nasze docelowe i powinniśmy spać wtedy, kiedy jest noc w miejscu docelowym. Nie zawsze to też można niestety zrobić, ale trzeba chociaż spróbować. Jeśli ktoś ma leki, które pomagają zasnąć, to bardzo dobrze trzeba wtedy użyć, niezależnie od godziny, która jest w miejscu, w którym się aktualnie przebywa. No więc kiedy już sobie troszeczkę pośpimy w tym samolocie, jeśli to się uda, warto tutaj pamiętać o tym, że posiłek bogaty w węglowodany i raczej troszeczkę tłustszy pomaga zasnąć. Posiłek bogaty w białko pomaga nie zasnąć. O, więc jeśli sobie pośpimy, jesteśmy już w miejscu docelowym, mamy 5 godzin różnicy czasu, jak w naszym przypadku, to pierwsze co chciałoby się zrobić po przylocie, zdrzemnąć się, odpocząć, troszeczkę zrelaksować i to byłby bardzo duży błąd. Po przylocie pierwsze co, to trzeba po prostu ruszyć. Jeśli jest jasno, jeśli świeci słońce, to nie spać. Bardzo koniecznie nie spać, bo jeśli się zacznie spać, to będzie bardzo trudno się potem przystosować. Będziemy mieć jak w filmie zgubione w tłumaczeniu, czy jak to tak się tłumaczyło, czy między wierszami. Czyli trzeba po prostu zaraz po przylocie skoczyć w ten harmonogram dnia, który jest w miejscu docelowym. Jeść posiłki wtedy, kiedy należy je jeść według zegara, a nie wtedy, kiedy się czuje, że chce się jeść. Spać wtedy, kiedy należy spać, a nie wtedy, kiedy się chce. To tak naprawdę 2 dni i jest się przystosowanym do zmiany czasu bardzo dobrze. Jeśli to jest 5 godzin, to właściwie to jeden dzień, dwa. Jeśli to jest 12 godzin, to ja wiem z doświadczenia, tak 3-4 dni było bardzo, bardzo okej. Tutaj jest jeszcze taka jedna rzecz. Gdy się podróżuje na zachód, zmiana czasu jest łatwiejsza, bo to jest mniej więcej tak, jakby zyskać dodatkowy czas, czyli tak jak przestawiamy zegarki z czasu letniego na zimowy, to wtedy zyskujemy godzinę snu. No to tak, tutaj zyskaliśmy 5 godzin snu, więc wow, super, wygraliśmy. Tylko oczywiście wracając, będzie trudniej, bo tracimy 5 godzin. To jest tak jakby przesunąć zegarki z czasu fajnego zimowego na letni, tylko o 5 godzin krótszy sen. Więc to będzie dużo trudniejszy. I tutaj właśnie musimy zrobić to tak, że zaraz po przylocie zamiast odpocząć, musimy zgodnie z zegarem aktualnym na miejscu, zegarem słonecznym działać, czyli póki świeci słońce korzystać. Wtedy mózg najszybciej załapie, że powinien być aktywny. Tutaj od razu powiem, że melatonina czy inne tego rodzaju wynalazki bardzo słabo działają. Trzeba brać je przez długi czas i po prostu nie warto. Jeszcze przy okazji Brazylii jedna fajna rzecz nam wyszła, ponieważ jesteśmy blisko równika i ten zegar, tutaj dzień jest między mniej więcej 6 a 6, plus minus, to praktycznie nie odczuwamy tej zmiany czasu. Być może po powrocie też będzie łagodniej. Więc tutaj mam nadzieję, że to troszeczkę pomoże walczyć z jetlagiem przy waszych podróżach, tych dłuższych.